Najgorsze święta ever. W sumie odkąd wkroczyłem w dorosłość, to każde były złe, jako że przylgnęła do mnie łatka rodzinnego wiecznego kawalera. No kurwa, jeszcze jakbym dobijał do 40, ale 25 level to nie jest chyba jakiś wiek, w którym powinienem jeździć starym Mondeo kombi z trójką gówniaków z tyłu w fotelikach. Ale i tak, każde święta to nabijanie się ze mnie. O, znalazłbyś sobie jakąś pannę, a u mojego Rafała to już drugie dziecko w drodze. On to chyba ze swoim komputerem się ożeni. Stwierdziłem, że chuj. Dość. Pierwszym pomysłem było zaproszenie na wigilię jakiejś koleżanki i przedstawienie jej jako mojej dziewczyny, żeby wszystkim wujkom śmieszkom karp w gardle stanął i muł uszami wyszedł. Szybko jednak odrzuciłem ten pomysł po przejrzeniu listy koleżanek i zauważeniu, że do ostatniej pisałem coś jakoś zaraz po maturze, jak odpowiedziała w 12 czy coś. XD. Scene 5:34 PM. No, nie powiem, trochę mi to skomplikowało plan, ale nie poddałem się tak łatwo. Uznałem to za sprawę honoru i postanowiłem zainwestować środki pieniężne. Tak, postanowiłem wynająć pannę do hehe towarzystwa. Trochę mi zajęło, zanim znalazłem taką, która byłaby z mojej okolicy, zapełniała warunki finansowe i nie wyzwałaby mnie od spierdolin. Kasia, lat 28, z mojego miasta. Za całą akcję zawołała 400, bo i tak miała spędzić święta sama. Nie znam się na cenach, więc nie wiem, czy przepłaciłem, ale i tak trochę szkoda takiej kasy. W myślach przeliczałem sobie, ile miałbym z tego gier na Steamie czy puszek Mountain Dew. Przedstawiłem Kasi pokrótce cały plan, włącznie z członkami rodziny, którzy będą na wigilii. Najpierw się trochę śmiała, że takiego klienta to jeszcze nie miała, ale ostatecznie wykazała profesjonalne podejście i obiecała dostosować się do sytuacji. Cenię ludzi zaangażowanych w wykonywany zawód. Kilka dni przed wigilią oznajmiłem rodzicom, że przyjdzie do nas ktoś jeszcze. O, jakiś kolega? To była odpowiedź, której się spodziewałem, ale chwilę później mogłem się cieszyć ze skutecznego kontrataku. Nie, moja dziewczyna Kasia. Rodziców zatkało. Matka przestała nawet mieszać bigos, a ojciec odłożył na bok gazetę. No, synu, bardzo się cieszymy. Czemu nam wcześniej nie powiedziałeś? A bo chciałem wam zrobić taki prezent na święta XD. Gdy wyszedłem z kuchni, przystanąłem na chwilę pod drzwiami, żeby usłyszeć, co będą mówić, ale wyłapałem tego. No popatrz, byłem przekonany, że woli chłopców. Dzięki, tato. 24 grudnia o godzinie 16 pojechałem po Kasię, a w Corsa autobusem, bo przecież nie mam samochodu. Zadzwoniłem kulturalnie do drzwi, jakiś spierdolony głos w mojej głowie podpowiedział mi nawet, żeby kupić kwiaty, co zresztą zrobiłem. Drzwi otworzył mi wielki, łysy facet, właśnie wychodził. Spojrzał na mnie i rzucił krótko: młody, daj spokój, co tak oficjalnie? Wszedłem powoli do środka i zauważyłem Kasię w szlafroku. Poprosiła, żebym dał jej jeszcze pół godzinki, bo musi się umyć i ubrać, a ja, jeśli byłbym na tyle miły, mógłbym w tym czasie ogarnąć łóżko. Chciałem wyjść na dżentelmena, więc przystałem na propozycję, ale gdy wdepnąłem w coś lepkiego, dotarło do mnie, w co się wjebałem. Ale trudno, czego się nie robi dla swojej kobiety. Po 17 byliśmy już u mnie. Wszyscy siedzieli za stołem. Postanowiłem jakoś ciekawie to rozegrać, żeby się zrewanżować za te lata upokorzeń, więc najpierw wszedłem sam. Dobry wieczór wszystkim. O, cześć, Anon. A ty dalej bez żadnej dziewczyny? W tym momencie przypomniałem sobie wszystkie filmy z twardzielami, jakie oglądałem, ich mimikę i ton głosu, gdy wypowiadali jakieś ważne kwestie i odpowiedziałem zwięźle: nie tym razem. Na umówione hasło do pokoju weszła Kasia. Wszyscy wywalone gały. Ha, ha, tego się nie spodziewaliście, co? Zdziwiła mnie tylko reakcja ojca i wujka Romana, bo wyglądali na zmieszanych o wiele bardziej od innych, a paleta czerwieni na ich twarzach dawno przekroczyła dopuszczalne normy. Ale w chwili triumfu nie bardzo się tym przejmowałem. Jako że trochę się spóźniliśmy, ominęło nas łamanie opłatkiem. Może to i lepiej. Podczas rozmów cała atencja spadała na Kasię, ale udawało się jej umiejętnie bronić przed gradem pytań, trochę jej też w tym pomagałem. Najbardziej rozjebała ciotka, która powiedziała, że jeśli chcemy robić wesele, to na pewno nie w pierwszej połowie września, bo ona wtedy jedzie do sanatorium. No, musiałaś się pochwalić, stara bulwo. Gdy atmosfera się już trochę rozluźniła, ojciec i wujek Roman wyszli zapalić. Dość długo ich nie było, aż wrócił ojciec, klepnął mnie w ramię i powiedział, żebym do nich dołączył. Nie palę, ale chyba postanowili w końcu mnie włączyć do tych męskich rozmów przy szlugu. No super,
Wystarczyło przyprowadzić Loszkę. Zaczęli coś tam wypytywać, gdzie ją poznałem, jak dobrze ją znam itp. Byłem na to przygotowany i dość gładko przebrnąłem przez tę serię pytań. W końcu, wymieniwszy porozumiewawcze spojrzenie z wujkiem, ojciec zapytał, czy wiem, czym się Kasia zajmuje. Odpowiedziałem zgodnie z ustaloną wersją, że pracuję w kawiarni. Na to wujek, który od zawsze był śmieszkiem, nie wytrzymał i wypalił. Chyba w lodziarni. No nie, kurwa, no nie. Czyżby przejrzeli mnie i Kasię? Jak to, kurwa, możliwe? Cały misterny plan w pizdu! Momentalnie podskoczyło mi tętno i czułem, że się czerwienię, ale może nie wszystko jeszcze stracone. Spróbowałem się upewnić, czy na pewno znają prawdę o Kasi. Wujek, no co ty? Normalnie, w kawiarni robi kawę, nalewa do filiżanek paragony, nabija. No normalnie, no. Chyba dało się wyczuć w głosie, że straciłem grunt pod nogami, bo ojciec podszedł do mnie, położył rękę na moim ramieniu i powiedział: synu, spokojnie, my wiemy. Ale przecież gramy w jednej drużynie. Najważniejsze, żeby mama i ciocia się nie dowiedziały. No, kurwa, pięknie. Czyli ojciec i wujek strzelali do tej samej bramki, co ja. Właściwie to mnie można uznać za rezerwowego, bo przecież z Kasią do niczego nie doszło, no bo kiedy? Powiedziałem im całą prawdę, z trudem unikając płaczu. Wysłuchali ze spokojem i obiecali, że pomogą mi dociągnąć sprawy do końca. No cóż, mogło być gorzej. Kolejna godzina minęła dość spokojnie. Część towarzystwa zbierała się powoli do wyjścia, gdy usłyszeliśmy dzwonek do drzwi. Oho, pewnie kolędnicy. Wysapał ojciec i poszedł otworzyć. Rzeczywiście kolędnicy. Paru sebiksów z osiedla się skrzyknęło. Jeden z nich podjebał skądś gwiazdę i poszli zarabiać. No ale przecież się ich z domu nie wygoni. Reszta to nawet komentowała, że o, patrz, no jakie fajne chłopaki w twoim wieku, a chodzą, kolędują, a nie tak jak ty. Super. Jutro cały zarobek przepierdolą na wódę. Gdy zaczynali śpiewać drugą kolędę, jeden z nich zdjął czapkę, bo w domu było dosyć gorąco, i przez pieprzone grzejniki cała zmowa milczenia poszła się jebać. Kasia wstała, podbiegła do tego typa i zaczęła się drzeć: Paweł, ty chuju, oddawaj moje 1000 złotych! I z tym podmuchem cały ostrożnie układany domek z kart runął na stół. Paweł krzyknął: odjeb się, dziwko! Sebiksy szybko się zmyły, inkasując oczywiście 50 zł za kolędowanie. Zapłakana Kasia nie mogła zapanować nad emocjami, coś w niej pękło i wydała nas wszystkich po kolei. Ojca i wujka jako jej stałych klientów i mnie, przegrywa, który zapłacił jej, żeby tutaj przyszła. Rozpętała się nieziemska imba. Ojciec oberwał od mamy po głowie miską z sałatką, a potem razem z ciocią zaczęły w nas rzucać bombkami z choinki. Podjęliśmy decyzję o ewakuacji do piwnicy i siedzimy już tak, kurwa, kolejny dzień. W sumie nie jest tak źle, bo Wi-Fi łapie na dwie kreski, ojciec wyciągnął nalewkę, karty i gramy w Macao. Oczywiście ja przegrywam jak zawsze.